nie tylko żużlowy. Magazyn sportowy. Magazyn sportowy. Poniedziałek, 18:15, Radio Elka. Zapraszam, Michał Konieczny. Dzień dobry, witam w naszym poniedziałkowym, tradycyjnym magazynie sportowym. Rozpoczynamy też, jak zwykle, na żużlowo. W wybornej formie na początku sezonu jest Dominik Kubera. Przed tygodniem wychowanek Unii Leszno wygrał złoty kask, a w sobotę w imponującym stylu sięgnął po zwycięstwo w Memoriale Smoczyka. Na podium jednego z najstarszych w Polsce turniejów indywidualnych stanęli także Grzegorz Zęgota i Krzysztof Buczkowski. Idealna pogoda przyciągnęła na stadion Smoczyka całkiem sporo kibiców spragnionych tego żużlowego ścigania. W gronie faworytów od samego początku wymieniany był Dominik Kubera i to właśnie on konsekwentnie bieg po biegu dorzucał do swojego dorobku kolejne trójki. Był jedynym niepokonanym zawodnikiem po raz pierwszy w karierze i to od razu z kompletem punktów wygrał Memoriał Smoczyka. Drugie miejsce zajął żużlowiec Fogo Unii Leszno Grzegorz Zęgota, 13 punktów, a trzecie zawodnik pierwszoligowej Polonii Bydgoszcz Krzysztof Buczkowski, który rozpoczął turniej od zera, a jako że dalej były już tylko same trójki, po swoim ostatnim starcie miał w swoim dorobku 12 punktów. A prezentacja zawodników uczestniczących w Memoriale przebiegła w starym, dobrze znanym stylu. Krzysztof Buczkowski, trzecie miejsce w dzisiejszym turnieju, no i powiedzmy szczerze, byłby komplet, gdyby nie ten pierwszy wyścig. Być może. Być może, ale już nie ma co myśleć, tak? No troszkę, niedużo, ale przestrzeliliśmy z przełożeniem do tego świetni zawodnicy dzisiaj z podium, więc troszkę zabrakło, ale nieźle. Takie podium w Memoriale Smoczyka to dobry początek sezonu. Nie, no jak najbardziej. Cieszę się, że Rafał Koniecki do mnie zadzwonił. Jak się stał, jakby z ten upadek Krakowiaka stał się, to Rafał do mnie zadzwonił, czy przyjadę. I super, że mnie pamiętał i jestem z tego zadowolony. No dzisiaj pojechałem, fajne zawody naprawdę i dobry prognostyk przed zbliżającym się sezonem ligowym. Czas na miejsce drugie! Zapraszamy na podium Grzegorz Zęgota, Fogo Unia Leszno! Wielkie brawa, Grzesiu Zęgota! Grzegorz Zęgota, Leszczyński Byk, drugie miejsce w tym dzisiejszym turnieju, to bardzo dobry wynik, bo tu rzeczywiście no, Dominik był kompletny. Tak, Dominik jechał rewelacyjnie, więc ciężko było go dopaść. Ale owszem, ja jestem zadowolony. Drugie miejsce, dobre wejście w sezon, pierwsze podium w tym sezonie, mam nadzieję, że nie ostatnie i teraz o... Ten początek jakoś tak nie do końca taki byłem zadowolony i tak dalej, zawsze mi czegoś brakowało, a dzisiaj już to dosyć fajnie się poukładało. Dobrze czułem się na motocyklu, też mieliśmy też warunki fajne, w końcu mogliśmy przygotować tor taki, który pozwalał na walkę, na normalną jazdę, bo do tej pory, kurczę, jakoś nam to szło różnie, ale dzisiaj już było naprawdę fajne ściganie, kibice dopisali, więc super dzień, myślę, że sezon mogę tutaj śmiało powiedzieć, że uważam za otwarty i zapraszam na pierwszy mecz. No spokojnie, dzisiaj było fajnie, dobrze, ale wiadomo, że trzeba jeszcze popracować, jeszcze różne warianty sprawdzić przed tym pierwszym meczem. Został już nam co prawda niecały tydzień, więc tego czasu jest niewiele, ale jeszcze można popróbować, jeszcze można posprawdzać. Widać, że Dominik jest szybszy, więc można jeszcze coś poprawić, jeszcze coś ulepszyć, żeby było tak jak u Domina, kompletnie. Trochę mało tych okazji do jeżdżenia na własnym torze stadionu Smoczyka było przed tym sezonem. Tak, wydawało się, że tego czasu jest dość dużo przed startem sezonu, bo wyjechaliśmy dość szybko, więc mieliśmy ponad miesiąc zapasem, żeby sobie pojeździć, żeby posprawdzać różne warianty, ale później ta pogoda zaczęła dosyć mocno platać figle. Mieliśmy dość dużo rozpisanych sparingów i te sparingi gdzieś tam, kurczę, raz, drugi, trzeci musieliśmy odwołać i w zasadzie miało być dużo jazdy, a tej jazdy było tak naprawdę niewiele. Dopiero teraz ta pogoda w końcu dzisiaj dopisuje i mam nadzieję, że już na dobre rozpoczniemy ten sezon. No i czas najwyższy na pierwsze miejsce 74. edycji Memoriału Alfreda Smoczyka. A pierwsze miejsce to... Dominik Kubera, Orlen Oil Motor Lublin. Dominik Kubera, wychowanek Leszczyńskich Byków, triumfator 74. Memoriału Alfreda Smoczyka i to z kompletem punktów. No tak, świetne uczucie, bo te czwórki coś się mnie trzymają, bo w 2014 roku zdałem licencję tutaj, no może nie tutaj w Lesznie, ale w Częstochowie, ale tutaj jako jeździec
klubu z Leszna, więc tutaj się wszystkiego nauczyłem. Tu mnie trener Romek Jankowski wyszkolił. To było 10 lat temu. Przyjeżdżam po 10 latach na świetny tutaj turniej z ogromną historią i wygrywam z kompletem punktów. Po raz chyba pierwszy z takim czystym kompletem przez całą moją karierę. I do tego jeszcze mamy 74. Memoriał Alfreda Smoczyka, więc same czwórki. Same czwórki. Dominik, jeszcze takiej zdobyczy jak Memoriał Alfreda Smoczyka nie miałeś w swojej kolekcji? No nie. Jakoś się nie udawało nigdy i zawsze byłem daleko od podium, a dzisiaj z czystym kompletem wjeżdżam na pierwszy stopień podium. Czułeś się na tym stadionie jak u siebie w domu? Mieszkam niedaleko, mieszkam w Lesznie, więc miałem blisko. Kibice też bardzo ciepło cię przyjęli, tu nie było żadnych gwizdów, żadnych tych, były brawa. I gdzieś pojawiły się hasła: Dominik Kubera, wróć do Leszna. Słyszałem, bardzo, bardzo też dziękuję kibicom za świetny doping i myślę, że dzisiaj mogli oglądać świetne zawody. Fajnie oglądać stadion w Lesznie, który wraca jakby na dobre tory, na frekwencyjne, bo stadion w Lesznie jest przepiękny, gdy jest wypełniony po brzegi kibicami, więc fajnie było wrócić. Dominik, a jakim prestiżem cieszy się teraz wśród zawodników ten 74. Memoriał Alfreda Smoczyka? No bo kiedyś to był taki troszeczkę rewanż za indywidualne mistrzostwa Polski. No teraz jest jednym z turniejów, ale takim z najdłuższą historią. Oj, zdecydowanie, a tym bardziej, że dla mnie, dla miejscowego tutaj wychowanka, to zawsze coś szczególnego, bo tutaj się wychowałem, pamiętam ten memoriał z wielu lat, nawet jako mały chłopczyk chodząc tutaj na żużel, więc to była impreza, której nie mogliśmy odpuścić. Na razie nie skręślajmy tego sezonu, bo to były jedne z zawodów, więc fajnie, jakby tak było do końca. Żużlowy ze Szczeńskich Byków Antoni Mencel, który bardzo udanie rozpoczął ten memoriał, później już tak różowo nie było. No pierwszy bieg bardzo fajnie i fajnie mi się jechało, dobry start, spod taśmy udało mi się wykonać, a później też mi się wydaje, nie było najgorzej, po prostu zbieram cały czas doświadczenie i cały czas szukam tego luzu na motocyklu, żeby po prostu nie popełniać jakichkolwiek błędów na trasie i wyciągam z dzisiejszych zawodów wnioski, bo na pewno będą. I na pewno się przydadzą, bo liga już tuż. Liga tuż. Będziemy na pewno intensywnie trenować, żeby pokazać się jak z najlepszej strony w tym pierwszym meczu Ekstraligi. Po prostu będziemy ciężko pracować, bo chcemy się pokazać z jak najlepszej strony. Ten memoriał też był okazją, aby tak troszkę się okrzepnąć, tak troszeczkę zaznajomić się z turem i z kibicami. Na pewno dzisiaj przede wszystkim gratuluję wszystkim zawodnikom, którzy zdobyli pierwsze trzecie miejsca. Gratulacje dla nich. Na pewno dzisiaj fajne zawody pod względem po pierwsze pogoda nam fajnie dopisała, dużo kibiców przyszło, bardzo im dziękujemy za liczne przybycie i za doping. Na pewno takie zawody się też przydały, bo mówię, nie najgorzej to wszystko wyszło i trzeba cały czas tą formę szlifować. Młodzieżowy ze Szczyńskich Byków Damian Ratajczak. Damian, jak z twojej perspektywy wyglądał ten 74. Memoriał Smoczyka? No myślę, że jak dotąd najlepszy mój wynik w tych zawodach w mojej małej karierze, więc cieszę się z tego. Choć aspiracje miałem szczerze w tej połowie zawodów na podium, ale cieszę się z tego, co jest, bo trzeba brać to, co jest. Cieszę się, że gdzieś i ta jazda na trasie i myślę, że też te starty, gdzieś tam mała poprawa jest, więc sprzęt też się dobrze spisuje, więc wszystko jak najbardziej na plus. To takie dobre przetarcie przed właściwie meczem ligowym, który za niespełna tydzień. No dokładnie, jeszcze fajnie, że tu dzisiaj się udało dojechać, kibice dopisali, za co bardzo dziękujemy. Też piękna pogoda na Speedway, wszystko sprzyjało dzisiaj. I ściganie myślę, że też. Tuż przed 74. Memoriałem Alfreda Smoczyka w prowadzącej do stadionu Alei Gwiazd Żużla odbyła się miła uroczystość, odsłonięcie tabliczek z nazwiskami kolejnych zawodników. Właśnie w ten sposób uhonorowani zostali Jerzy Kowalski i Andrzej Wyględa. Andrzej Kowalski, syn Jerzego Kowalskiego, który dzisiaj został uhonorowany w Alei Gwiazd Żużla. Gdzieś pamięć o tacie funkcjonuje w dalszym ciągu, patrząc chociażby na kibiców. Tak, cieszę się bardzo, jestem bardzo wzruszony tą sytuacją. Tydzień temu się dowiedzieliśmy, że po prostu coś takiego się odbędzie, że taka uroczystość będzie, także po prostu jesteśmy naprawdę, ja i moja rodzina jesteśmy bardzo wzruszeni i szczęśliwi, że ma tata swoje miejsce tutaj przed stadionem na Alei Gwiazd
żużla, także super. Rodzina bardzo żużlowa, aczkolwiek te losy potoczyły się tak, a nie inaczej. Tak, praktycznie no, można powiedzieć, że faktycznie cała nasza rodzina gdzieś tam i wuja, tata, ja gdzieś tam próbowałem, brat, kuzyn, także no próbowaliśmy tego sportu, no ale cóż, gdzieś tam kontuzje nas wyeliminowały po drodze i po prostu no, tak najbardziej tutaj dla Unii Lesznej zasłużył się no, tata i wuja Stasiu. Teraz chyba z jeszcze większym sentymentem będziecie Państwo przechodzili na stadion Smoczyka Aleją Gwiazd Róża. Zawsze przechodzimy z sentymentem, zawsze jesteśmy obecni tutaj na stadionie od najmłodszych lat, także że po prostu no, to się już nie zmieni, po prostu no, tak jest i tak będzie, po prostu no, jak są imprezy typu memoriał, jakieś większe imprezy, czy nawet ligowe mecze, jeżeli nie ma możliwości bycia na stadionie, to kibicujemy przed telewizorem, ale zawsze jesteśmy obecni. Oddajmy też głos Andrzejowi Wyględzie. Wielkie wzruszenie przede wszystkim. Brak słów do tego, że jest brak sił stać w tym słońcu. Za długo to trwało. Panie Andrzeju, ale te memoriałowe wspomnienia na pewno odżywają i memoriał kiedyś cieszył się no, niebywałym takim poważaniem wśród żużlowców. No, bo to był taki jedyny memoriał Smoczyka, który się odbywał w Polsce. To taki też czasami rewanż za indywidualne mistrzostwa Polski. No, tak by to można określić, bo tam jeździła cała szesnastka najlepszych zawodników. Była zaproszona co roku. Pierwsze kroki w lidze, pierwsze jazdy, bo kroki też, bo do mety obok motocyklu wpadłem na trzeciej pozycji. Tak dlatego mi to zostało w pamięci, w Lesznie. A wczoraj na torze w Poznaniu odbył się tegoroczny finał Mistrzostw Polski Parklubowych. Po raz trzeci z rzędu zwyciężyli w nim żużlowcy Motoru Lublin, a zawodnicy Fogo Unii Leszno z toru na Goręcinie wrócili bez medalu. Reprezentacja Motoru Lublin wykręciła na tym poznańskim torze 25 punktów, a w tej ekipie prym wiódł Bartosz Zmarzlik, zdobywca kompletu 18 punktów. Dominik Kubera dorzucił 6-3 bonusy, a Jack Holder 1 punkt. Drugie miejsce zajął Apator Toruń 23 punkty, a trzecie Sparta Wrocław 22 punkty. 17 zdobytych punktów dało żużlowcom Fogo Unii Leszno te miejsce, a na ten dorobek złożyli się Bartosz Smektała 6 i bonus, Grzegorz Zęgota 2 i bonus i Andrzej Lebiediew 9 punktów i bonus. Co jeszcze za nami? W piątek na torze w Łodzi odbyły się indywidualne międzynarodowe mistrzostwa Ekstraligi. Wygrał je Bartosz Zmarzlik, drugi był Jason Doyle, trzeci Frederik Lindgren i czwarty Mateusz Cierniak. Z kolei w sobotę w Grudziądzu walczono o tytuł drużynowych mistrzów Europy. Wygrała reprezentacja Polski 51 punktów, drugie miejsce Dania 35 punktów, trzecie Szwecja 20 punktów i czwarte, reprezentacja Czech, 13 punktów. A co przed nami? Rozpoczynamy walkę w tym roku o drużynowe Mistrzostwo Polski. Pierwszym przeciwnikiem leszczyńskich Byków będą częstochowskie Lwy. Ten mecz już w najbliższy piątek o godzinie 20:30 na stadionie Smoczyka. Bilety są już do nabycia. Przypominam, najbliższy piątek, godzina 20:30, stadion Smoczyka. I tyle w pierwszej części naszego magazynu sportowego. Na drugą zapraszam po przerwie. Nie tylko żużlowy. Magazyn sportowy. Magazyn sportowy. Poniedziałek, 18:15, Radio LK. Zapraszam, Michał Konieczny. Witam w drugiej części naszego magazynu sportowego. Rozpoczynamy od futsalu i piłki nożnej. Zgodnie z planem w tym wieczornym środowym graniu grupa inwestycyjna ma lepszy Artsoft Leszno pokonała w Trapezie Wemet Kamienica Królewska i to aż 8-0. W tym meczu swoją pierwszą bramkę w Fogo Futsal Ekstraklasie zdobył zawodnik gospodarzy Kacper Zdorczyk. W pierwszej połowie zakończonej 2-0 bramkarza gości pokonali Siechli Małyszko i Wiaczesław Kozemiaka. Druga połowa była już bogatsza w bramki dla leczyńskiego zespołu, bo na listę strzelców kolejno wpisali się w 23 minucie Sechli Małyszko na 3-0, 26 minuta 4-0 Jose Luis Tengerife Restrepo. W tej samej minucie trafia też jego rodak Daniel Galego Garcia. W 27 minucie na 6-0 podwyższa Rajmund Siecla. W 38 minucie po raz drugi w tym meczu bramkarza gości pokonuje Wiaczesław Kozemiaka i mamy 7-0. Trener Tomasz Trznadel daje szansę gry tym młodszym zawodnikom, a to w 40 minucie zaowocowało pierwszą bramką w Fogo Futsal Ekstraklasie Kacpra Zydorczyka i wszystko kończy się przy stanie 8-0. Zabieram Państwa teraz do trapezu. Trener gości Miłosz Kocot, jak okiem trenera gości wyglądał ten mecz, bo pierwsza połowa jeszcze tak w miarę trzymaliście ten wynik. No tak, no staraliśmy się z zaangażowaniem i dzisiaj
atakiem szybkim neutralizować no, to, że Leszno jest od nas na ten moment dużo lepszą drużyną. Niestety no, nie udało nam się strzelić bramki. Oczywiście wynik 8-0, gratulacje dla Leszna, bo była z drużyną zdecydowanie lepszą. Choć wydaje mi się, że przy odrobinie szczęścia można by się było się tu pokusić o coś zupełnie innego, no, ale oczywiście to jest takie gdybanie całkowicie bezsensowne. Leszno było w dzisiejszym meczu w każdym aspekcie lepsze. Ale jako Beniaminek, Fogo Futsal Ekstraklasy, swój cel osiągnęliście, bo utrzymaliście się. Zgadza się, osiągnęliśmy cel, cieszymy się, że robimy postępy, natomiast wyników w ostatnich meczach nie ma i to boli, mimo tego, że cel jest osiągnięty. Pierwszą swoją bramkę w Fogo Futsal Ekstraklasie strzelił Kacper Zydorczyk. Już wcześniej się zanosiło na bramkę, a ty trafiłeś dopiero pod koniec meczu. Trochę czekałem na nią, myślę, że chłopaki też mi pomagali co trening i koniec końców się w końcu udało tą pierwszą bramkę zdobyć. Trochę czekałem, ale no, cieszę się bardzo. Sam mecz pod waszą pełną kontrolą. Początek trochę spaliśmy, ale wydaje mi się, że konsekwentnie z minuty na minutę się rozpędzaliśmy i zdobywaliśmy kolejne bramki i pokazuje to wynik, że nie tracąc żadnej bramki, zdobywamy 8, więc być zadowolonym to myślę odpowiednie słowo. Trener dał szansę wam, tym zawodnikom, którzy są zawodnikami młodszymi, dopiero zbierającymi to doświadczenie. Tak, trener w takich meczach pozwala gdzieś nam wejść, zdobywać te minuty, one są ważne w naszym rozwoju i myślę tylko przypieczętują to na naszej przyszłości. Co czułeś po tej pierwszej bramce? No zdecydowanie ekscytację, no pierwszy gol jednak na parkietach Fogo Futsal Ekstraklasy nie zdarza się nigdy dwa razy, więc jestem bardzo zadowolony. Rozumiem, że będą następne. Tylko czekam na nie. Myślę, że teraz to już kwestia czasu, żeby padały kolejne bramki. Tomasz Trznadel, trener grupy inwestycyjnej Malebszy Artsoft Leszno. Gratulacje, taki imponujący wynik, ale zwycięstwo takie troszeczkę zgodnie z planem, bo te punkty są bardzo potrzebne. No tak, no dzisiaj Weme też przyjechał osłabiony, nie miał już zawodników z zagranicy. No ale my też byliśmy bardzo osłabieni brakiem Sławy, a przede wszystkim Kubek Konkola, którego tu drużyna wspiera. Bardzo poważna kontuzja, niestety czeka go operacja. Był w świetnej formie, czekał na reprezentację bardzo długo, zasłużył na nią, no i wydarzyło się to na nieszczęsnym parkiecie w Przemyślu, niestety bardzo brudnym odkleju też i to też spowodowało tą kontuzję. Ale wracając do meczu, tak, mecz pod pełną kontrolą. W drugiej połowie, chociaż w przerwie powiedzieliśmy sobie, że jeżeli nie chcemy dostać przypadkowej bramki i drżeć o wynik, to musimy jak najszybciej zamknąć mecz, tak jak z Sośnicą. W ciągu 3-4 minut padły chyba 4 bramki i mogli pograć zmiennicy, z której jestem dzisiaj bardzo, bardzo zadowolony. Bardzo dużo wnieśli jakości i energetyki w ten mecz i grało nam się dużo łatwiej. W drugiej połowie widać było, że panujemy, bo praktycznie Wement chyba nie miał żadnej sytuacji takiej klarownej. W drugiej połowie kontrolowaliśmy to, mieliśmy grać odpowiedzialnie, bez kartek, bez kontuzji, nie narażać się na kontry i to się udało. Jestem bardzo zadowolony. Dziś bramka debiutanta, taka pierwsza bramka w Fogo Futsal Ekstraklasie, Kacpra Zydorczyka. No tak, tak. I Kacper Zydorczyk i Michał Kołodziejek świetnie weszli dzisiaj w ten mecz. Wykorzystali te swoje zmiany, te minuty, które dostali i bardzo fajnie, bo to rokuje na rozwój tych zawodników, na przyszłość, że to na pewno motywuje takiego zawodnika, jeżeli taką bramkę strzela w Ekstraklasie jeszcze przed swoją publicznością. Teraz troszeczkę przerwy. Tak, z pełną premedytacją. Zespół dostaje 4 dni wolnego. Proszę mi uwierzyć, że nawet dzisiaj ja widzę, nawet przy wygranym 8-0 ja widzę u moich zawodników trudy tego miesiąca, który był. Bardzo się słabi regenerowaliśmy. Potrzebujemy trochę odpoczynku, też odpoczynku od siebie. Potem wchodzimy w bardzo mocny tydzień przygotowawczy, już taki przed playoffami, przed tymi pucharami. Drużyna zasłużyła na to, żeby to wolne dostać. Mówię, no już mamy 58 punktów, 150 bramek strzelonych chyba. W tamtym roku 48 wystarczyło do czwartego miejsca, w tym roku mając 58 dalej musimy się bić w ostatniej kolejce o to, żeby te czwarte czy nawet piąte miejsce utrzymać, tak? I to pokazuje to, że ten poziom jeszcze poszedł do góry, tak? Ale zrobimy wszystko, żeby to miejsce utrzymać. A sytuacja w tabeli Fogo Futsal Ekstraklasy wygląda następująco. Na prowadzeniu Konstra Glubawa 75 punktów, czwarte miejsce grupa inwestycyjna Malebszy Artsoft Leszno i te dwie drużyny zmierzą się w Lubawie 20 kwietnia o 20 na zakończenie części zasadniczej sezonu. W pierwszym meczu w Lesznie górą byli goście z Lubawy 4-1. Piłka nożna, czwarta liga, grupa Wielkopolska, kolejka 20.
22, Polonia Chodzież, Polonia 1912 Leszno 2-2, Wiktoria Września, Korona Piaski 2-1, Jarota, Jarocin, Ostrowia 1909, Ostrów Wielkopolski 0-2, Obra, Kościan, Wiara Lecha, Poznań 1-0. Na prowadzeniu Huragan Pobiedziska 48 punktów, czwarte miejsce Polonia 1912 Leszno 42 punkty, szóste Obra, Kościan 40 punktów, czternaste Jarota, Jarocin 23 punkty i szesnaste Korona Piaski 16 zdobytych punktów. Piąta liga, trzecia grupa Wielkopolska, 19 kolejka, Krobianka, Krobia, Rawie, Rawicz 2-1, Piast, Czekanów, Dąbrczanka, Pępowo 4-3, Piast, Poniec, Wiktoria, Ostrzeszów 3-0, Kania, Gostyń, Orzeł, Mroczeń 7-0 i LZS Cielcza, Zawisza, Łęka, Opatowska 4-0. Na prowadzeniu Warta, Śrem 45 punktów, trzecie miejsce Krobianka, Krobia 37 punktów, siódme Kania, Gostyń 24 punkty, ósme Dąbrczanka, Pępowo 22 punkty, 12 Rawie, Rawicz 18 punktów i 15 Piast, Poniec 8 punktów. Piąta liga, grupa pierwsza, Orkan Chorzemin, Płomień przy Prostynie, mieliśmy takie wolsztyńskie derby 1-1. Na prowadzeniu w tej klasie rozgrywkowej Zamek Gołęcz 43 punkty, 9 miejsce Płomień przy Prostynie 24 punkty i 12 Orkan Chorzemin 21 punktów. Nie tylko żużlowy. Magazyn sportowy. Magazyn sportowy. Teraz piłka ręczna. W Swarzędzu rozegrano mecz 21. kolejki pierwszej ligi piłkarzy ręcznych. W tych derbach Wielkopolski górą był Real Astromal Leszno, który do przerwy prowadził 16-13 i ostatecznie pokonał miejscowego lidera 30-27. Goście rozpoczęli od prowadzenia 2-0, lider jednak wyrównuje, mamy 2-2. W piątej minucie trafia Kacper Szocik i to leszczynianie są na czele, mając kilka bramek przewagi i pierwszą połowę wygrywają 16-13. Real Astromal z bezpiecznym zapasem prowadzi też na początku drugiej odsłony tego derbowego grania. Jednak w 45. minucie coś w zespole zacięło się, a gospodarze to wykorzystują, mamy remisy 19-19 i 20-20. Na szczęście trenerowi Maciejowi Wieruckiemu udało się opanować sytuację i Real Astromal ostatecznie wygrywa 30-27. Na dorobek zwycięskiej ekipy złożyli się po 5 bramek Kacper Szocik i Borys Chałka, po 4 Marcin Jaśkowiak, Jędrzej Kaniecki i Michał Friskę, 3 bramki Piotr Łuczak, po 2 Mateusz Płaczek i Kacper Pawłowski i 1 Kevin Wydmuch. Maciej Wierucki, trener pierwszoligowego Realu Astromalu Leszno. Gratulacje, jest zwycięzcą. W takich derbach było, nie było Wielkopolski. No tak, udało się wygrać od samego początku. Prowadziliśmy to nawet wysoko, natomiast w drugiej połowie mieliśmy trochę problemów z zdobywaniem bramek, ale ostatecznie udało nam się wygrać ten mecz 3 bramkami. Jaka była największa przewaga bramkowa w tym spotkaniu? Na początku chyba była 6 bramek przewagi, ale pierwsza połowa skończyła się 3 bramkami, ale mówię, w drugiej połowie na początku mieliśmy delikatny przestój, musieliśmy uspokoić grę i w końcówce już dorzuciliśmy swoje, więc cieszymy się z 3 punktów. Z czego wynikał ten przestój? Zespół ze Swarzędza zaczął dosyć agresywnie bronić i mówię, mieliśmy tak kilkuminutowy przestój, ale zaczęliśmy zdobywać bramki i to jest najważniejsze. A w pozostałych meczach pierwszej ligi padły następujące rezultaty. UKS Trójka, Nowa Sól, w Olsztyniach Wolsztyn 25-20, Folplas Tęcza, Kościan, SKPR Świdnica 23-24. W tabeli na prowadzeniu Grunwald Poznań 63 punkty, piąte miejsce Folplas Tęcza, Kościan 35 punktów, ósme Real Astromal Leszno 30 punktów i dziesiąte w Olsztyniach Wolsztyn 27 punktów. Już teraz zapraszamy na sobotnie derby regionu. W sobotę o 18 w Trapezie Real Astromal Leszno zmierzy się z Polplastem Tęczą Kościan. Natomiast w niedzielę o 15 w Olsztyniach Wolsztyn w gościnnej hali w Rakoniewicach będzie podejmował lidera tej klasy rozgrywkowej Grunwald Poznań. Mamy też wieści z drugoligowych boisk. SPR Włoszakowice zremisował po 60 minutach z drużyną z Oleśnicy 26-26, a w karnych goście, czyli drużyna z Oleśnicy, była lepsza 4-2. To oczywiście druga liga piłki ręcznej. Nie tylko żużlowy. Magazyn sportowy. Magazyn sportowy. Teraz speedrower. Wczoraj sezon zainaugurowali speedrowerzyści z LKS Szawer Leszno. Można powiedzieć, że była to wymarzona inauguracja sezonu, bo na własnym torze rozegrali 2 mecze i oba wygrali. Ich pierwszym przeciwnikiem w CS pierwszej lidze był MS Śląsk Świętochłowice i trzeba przyznać, że ten mecz trzymał w napięciu dosłownie do ostatniego biegu, bo to właśnie on decydował o tym, kto wygra to spotkanie. Ostatecznie górą, i to minimalnie, bo 78-77 byli gospodarze, dla których najwięcej punktów zdobyli Łukasz Rajecki 18 i bonus i
Daniel Kubiak 15 i bonus. Drugi mecz to starcie w naszej najwyższej klasie rozgrywkowej, a tu mieliśmy derby Wielkopolski, bo do Leszna przyjechała ekipa wicemistrzów Polski Omega Ostrów Wielkopolski. To spotkanie LKS Szaber wygrywa 82-71, a najskuteczniejszymi zawodnikami zwycięskiego zespołu okazali się powracający po kilku latach przerwy do leszczyńskiej ekipy Marcin Szymański 17 punktów, William Jeffrey 16 punktów i Patryk Klier 14 punktów i bonus. Łukasz Olejski, prezes LKS Szaber Leszno, można powiedzieć, że wymarzona inauguracja sezonu. No tak, wymarzona inauguracja, dwa mecze, obydwa wygrane, także jesteśmy w pełni zadowoleni. Te wygrane mogłyby być troszeczkę wyższe, szczególnie ten pierwszy mecz Fawera drugiego, zwycięstwo tylko jednym punktem, ale jest zwycięstwo, także cieszymy się z tego. To zwycięstwo jednym punktem dodaje takiego smaczku, bo to emocje były praktycznie do końca. Tak, no emocje do ostatniego biegu, tak naprawdę bieg 16 decydował o ostatecznym wyniku. Cały mecz praktycznie była tak zwana wymiana ciosów, raz jedna drużyna, raz druga wychodziła na prowadzenie. Pod koniec nam się udało trochę odskoczyć, no ale w przedostatnim biegu goście dogonili nas na jeden punkt, no i ostatni bieg remisowy dał nam to zwycięstwo. A jeżeli chodzi o te derby Wielkopolski, pojedynek z drużyną z Ostrowa Wielkopolskiego? No ten mecz od początku praktycznie przebiegał pod nasze dyktando, ale no wiadomo, drużyna z Ostrowa to jest wicemistrz Polski i tak łatwo się nie poddają, więc stosowali też różne zabiegi, aby zmniejszyć te rozmiary porażki. No i no, myślę, że po części są zadowoleni, bo z przebiegu meczu wyglądało to, że powinniśmy wygrać wyższą różnicą punktów. Nie tylko żużlowy. Magazyn sportowy. Magazyn sportowy. Mamy też coś z koszykówki. Polski Związek Koszykówki za najlepszą ofertę zorganizowania finału walki i awans do pierwszej ligi koszykarek uznał tę złożoną przez Pompak Stęczę Leszno. I właśnie ta decydująca rozgrywka odbędzie się na boisku hali położonej na leszczyńskim Zaborowie. Mateusz Buchwald, prezes Pompak Stęczy Leszno, mamy dobre informacje, bo ta decydująca rozgrywka, awans do pierwszej ligi, odbędzie się właśnie w Lesznie. Niezmiernie się cieszymy z tego powodu, że jeszcze dostarczymy leszczyńskim kibicom emocji. Zapraszamy w dniach 19-21 kwietnia na turniej finałowy do Leszna, na ale na Zaborowie. Gdzieś tam udało nam się złożyć na tyle dobrą aplikację do Polskiego Związku Koszykówki, że to właśnie nam została przyznana ta organizacja i dziewczyny jeszcze będą mogły nacieszyć oko leszczyńskich kibiców i mamy nadzieję, że awansować do pierwszej ligi z naszymi kibicami. Ta finałowa rozgrywka z udziałem czterech zespołów, jakie to będą drużyny? Zespół MUKS-u Basket Chrobry Głuchołazy, z którym już mierzyliśmy się w turnieju półfinałowym, oraz zespół Betardu MOS-u Wrocław i zespół SMS-u Łomianki. Co wiemy o rywalach poza Głuchołazami oczywiście? Zespół MOS-u Wrocław wiemy, że na pewno jest to silny zespół. Są to dziewczyny, które z powodzeniem w różnych klubach rok temu grały na pierwszoligowych parkierach, a zespół Łomianek, no to zespół SMS-u, tak naprawdę najsilniejsze juniorki oraz kadetki z całej Polski. Także zespół młody, wybiegany. Trzeba być z nimi gotowym na wszystko tak naprawdę. Z tego turnieju bezpośrednio do pierwszej ligi awansują dwa zespoły. Tak, zwycięzca oraz zespół, który zajmie drugie miejsce, bezpośrednio wywalczy sobie awans do pierwszej ligi. Nie tylko żużlowy. Magazyn sportowy. Magazyn sportowy. I na koniec kręgle. Leszczynianie Hubert Pyzikiewicz i Tomasz Kostrowski wybrali się do stolicy Czech, Pragi, na otwarte parowe halowe mistrzostwa tego kraju, fińskie kręgle. I po całym dniu grania wywalczyli złoty medal. Leszczynianin Hubert Pyzikiewicz, który wraca z Czech z tytułem mistrza tego kraju w parach w grze w fińskie kręgle. Jak wyglądał ten turniej w waszym wykonaniu? No, wybraliśmy się do czeskiej Pragi właśnie na otwarte mistrzostwa Czech, halowe, otwarte mistrzostwa Czech w kręgle fińskie. Tutaj grupą 6-osobową z naszego klubu bojanowskiego, z tym, że w tych 6 osobach był jeden kolega, Tomek Kostrowski, który jest mieszkańcem Leszna, ale reprezentuje barwy klubu Zresztą. Także 3 pary wystartowały i no, to był naprawdę udany wyjazd, udana sobota dla nas tutaj, zawodników Bojanowa, gdyż udało nam się dotrzeć do finału. 2 drużyny nasze startowały w finale i sprawę złotego i srebrnego medalu dostrzegaliśmy między sobą. Kto był w tej złotej parze oprócz ciebie?
ze mną w parze grał pierwszy raz, w sumie graliśmy z Tomkiem Kostrowskim w parze. Tak jak wcześniej powiedziałem, Tomek jest już mieszkańcem Leszna, ale reprezentuje na chwilę obecną klub ze Sztumu. A w finale pokonaliśmy drugą naszą parę, w skład której wchodzili Tomek Kozłowski i Tomek Stanek. I wracają ze srebrnym medalem, a z kolei na ósmym miejscu zmagania zakończyli Marek Matuszczak i Szymek Bysiekiewicz. Ile par brało udział w tych otwartych mistrzostwach Czech? Było około 30 par. Także trzeba było naprawdę się trochę napracować, żeby od rana grając dojść do tego finału, bo stoczyliśmy około 10 pojedynków, z czego wszystkie udało nam się rozstrzygnąć albo chociażby zremisować, bo najpierw były rozgrywki grupowe, gdzie kilka meczów zremisowaliśmy, inne wygraliśmy, co dało nam awans bezpośrednio do finału i tam starcie z drugą naszą drużyną, o której wcześniej już wspomniałem. Czy obok par gospodarzy i par z Polski startowały jeszcze jakieś inne reprezentacje? Tak, byli zawodnicy ze Słowacji i chyba jedna para była niemiecka. Od wtorku do niedzieli w Lesznie rozgrywano jubileuszowy, bo 30. memoriał Stanisława Krzemińskiego i Bronisława Manowackiego. W jego trakcie ustanowiono nowy rekord leszczyńskiej kręgielni. Ten rekord w kategorii juniorów młodszych wynosi obecnie 671 kręgli, a ustanowił go Patryk Bednarz z klubu SKK Trstena Starek ze Słowacji. To w sumie impreza przeznaczona dla tych najmłodszych miłośników kulania, a na torach od wtorku do niedzieli pojawiło się ich ponad 200. Zawodniczki i zawodnicy z klubów z naszego regionu również stawali na podium. Jeżeli chodzi o SKK Polonią 1912, to zrobili to w Żakach, drugi był Bartłomiej Bachry, a trzeci Kacper Guzikowski. Wśród chłopców trzeci był Marcel Ratajczak, w młodziczkach pierwsze miejsce zajęła Amelia Ratajczak, a drugie Zofia Kraczewska. W młodzikach pierwszy był Filip Hibner, w juniorkach młodszych trzecie miejsce zajęła Katarzyna Nowakowska, a w juniorach młodszych trzeci był Przemysław Majer. Z kolei ze startu Gosteń na podium wskoczyli. Wśród dziewczynek trzecia była Gabriela Porzucek, w gronie chłopców drugie miejsce zajął Igor Poznański i druga w rywalizacji juniorek młodszych była Olivia Ptak. W klasyfikacji klubowej branych pod uwagę było 9 ekip, a pierwsze miejsce trafiło do SKK Poloń 1912. Na czwartym znalazł się start Gostyń. Michał Szulc, sędzia główny takiego kręglarskiego maratonu w Lesznie. Tak jest, od wtorku gościmy na naszych torach 30. memoriał Stanisława Krzymińskiego i Bronisława Nowackiego. Jest to jubileuszowa edycja, na którą zagościło 200 uczestników. To przede wszystkim impreza dla tych najmłodszych miłośników kręglarstwa. Tak jest. Impreza skierowana jest do zawodników wszystkich do 18 roku życia. Frekwencja bardzo dopisała. W tym roku postanowiliśmy też zorganizować dosyć rozbudowane finały. Osobno dla kategorii U10 i U12 i osobno dla U14 i U18. Po to, żeby dać szansę nawet tym najmłodszym rywalizacji również w finałach. Przyjechały najsilniejsze działa, że tak powiem, ze wszystkich możliwych klubów, także mamy najmocniejszą ekipę i oprócz tego przyjechał jeszcze zespół ze Słowacji, SKK Trstena Starek, która ma swoich bardzo mocnych przedstawicieli. Jeden z nich dzisiaj pokonał rekord kręgielni w kategorii juniorów młodszych, zagrał 671. Jeżeli chodzi o turnieje tego typu w Polsce, to chyba najdłuższy, bo rozpoczął się we wtorek, a skończy się w niedzielę. Tak, i na to też miało wpływ po pierwsze liczba uczestników, a po drugie bardzo rozbudowane finały, które zorganizowaliśmy. Właśnie trwają finały w kategoriach U10 i U12. W żadnym turnieju w Polsce nie ma finałów tak rozbudowanych jak u nas, ale mówię, chcemy być przykładem dla kręglarskiej Polski, że to da się organizować sprawnie i przede wszystkim w jeden weekend, żeby mogły finały rozegrać wszystkie kategorie wiekowe. I to tyle w naszym poniedziałkowym magazynie sportowym, w którym o dziwo zmieściliśmy się w czasie. Dziś dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia za tydzień o stałej porze. Nie tylko żużlowy. Magazyn sportowy. Magazyn sportowy. Poniedziałek 18:15 Radio LK. Zapraszam, Michał Konieczny.